Kurzela i skrzypek od 15 na żywo z manufaktury. To jest SK91, program Kurzela i skrzypek od 15, ale z manufaktury. Taka atrakcja dzisiaj. A teraz przed nami, drodzy państwo, konkurs. Co ty z tym państwo? No bo na scenie jestem, to chcę być taka uprzejma bardziej, nie widzą mnie. Konkurs. Mamy zawodników, Marta? Mamy. Marta? Popsuj, Iza robi za ruchomy statyw, no, nasza śnieżynka i Adrian. Cześć. Okej, wszyscy są. Nasi zawodnicy mają założone słuchawki, aby było trochę prościej. Zaprezentujemy wam dźwięk tajemniczy. Kto wie, co to jest, podnosi rękę, a kto odgaduje, wygrywa. A wygrywacie 100 zł do wydania w manufakturze, specjalną kartę podarunkową. Uwaga! Gotowi? Tak. Paula, to ściągnij podkład, dobra? Dobra, uwaga. Paula to nasza producentka, która siedzi w studiu w tej chwili na Piłsudskiego. Cicho, gramy dźwięk, cicho. Zawodnicy myślą, kombinują, drabią się w głowę. Co, jeszcze raz? Jeszcze raz te dźwięki puść. Co? Tak, dobra, tak. Uwaga, jeszcze raz. Proszę bardzo, i do odpowiedzi zgłosił się Adrian, który mówi, że... To jest otwierana puszka. Nie. Ale blisko, nie puszka. Marta? Jakieś darcie papieru. Nie. Otwieranie. Adrian był blisko. Otwieranie, no jeszcze raz. No myślę, że tu kobiety częściej się zajmują otwieraniem. Bo panowie raczej nie gustują w takich rzeczach. Zbyt zdrowe. Otwieranie? No widać, że tego nie robią. No wiedzą tam, no bo zaraz będzie... Ha, ktoś tam zaraz wygra. Chodź nam tutaj, chodź. Wiesz, chodź. Nasi zawodnicy przegrywają sromotnie. Ja myślę, że to jest otwieranie orzechów. Nie. Jeszcze jakiś pomysł? Ktoś ma koncepcję? No, kto ma koncepcję? Szybciutko, kochani. Otwieranie czego? Jakiegoś kosmetyku. Nie. Nie kosmetyk, nie orzechy. Nie. Nie piwo. Energetyku. Nie. Bo to puszka była. No co wiesz, mów. Cola, Fanta. Jak? Nie jogurtu. Otwieranie jogurtu! A kto? Tak jest. A kto to jest? Proszę bardzo, jak masz na imię? Paulina z pierników. Okej, konkurs za nami, no ale konkursów jeszcze sporo będzie. Za 5 minut, za 6 minut będzie godzina 17. Teraz Westepink.